430 milionów złotych na 6 miesięcy. Ponad 2 miliony z hakiem dziennie, obsługiwane przez ponad 1200 urzędników polskich w kraju i za granicą. Pytałem, czy coś się udało zrealizować. Bączka. To miał być gadżet promujący polską prezydencję, polską innowacyjność, polską technikę. Niestety nie działa. Nie działa. Jest wyprodukowany w taki sposób, że jest nierównoważony i nie działa. Dziesiątki tysięcy. Ołówek ekologiczny. Myśl techniczna, ale z logo. Z logo. 5 strzałek do góry kolorowych. Wymyślone logo. Wiecie za ile? 94 tysiące złotych. 94 tysiące złotych za te strzałki. To jest polityka dalej promowania, którą zarówno w prezydencji, jak i po prezydencji prowadzono. Polityka, którą nazywamy pedagogiką wstydu. Podstawową książką, którą chciano wtedy zachłysnąć Europę, była praca Inferno of Choices. To jest piekło wyborów. To miała być praca, która dawała potem niesławnemu historykowi tezę, że Polacy zabili więcej w czasie Holokaustu niż ktoś inny. To jest praca, która wisiała przez lata, która pokazywała, że Polacy są odpowiedzialni za to, co się stało w II wojnie światowej w Polsce. To jest praca, która dowodziła, że Polacy mieli wybór w Polsce okupowanej. Mogli pomagać, a nie pomagali. Czy myślicie, że to jest koniec? To się mylicie. Rok Chopina. Rok Chopina. Pomijam już ten komiks, jego wartość artystyczną, ale słownictwo jest jeszcze przed dobranocką. Nie zacytuję. Wystarczy, że państwo puścicie taśmy od Sowy i Amber Gold. To jest ten sam język. Tak miano docierać do uczniów i studentów. Tym samym językiem o anatomii człowieka.